Nadchodzą do nas w tej chwili wszystkie dary, darowizny ze wszystkich punktów, które udało nam się po prostu stworzyć. Czekamy na te wszystkie darowizny, które nam schodzą. Mamy także tiry, które będą nadjeżdżać w ramach pomocy. Jest to dar od przeróżnych firm, naszych znajomych. Robimy to wszystko oczywiście za darmo. Każdy robi tutaj jako wolontariusz. Gdzie jedziecie? Jedziemy do gminy Głuchołazy. Gmina Głuchołazy, wiemy ze sztabu opolskiego, że są zabezpieczeni, pomocy potrzebują okoliczne wioski, czyli jedziemy docelowo do Bodzanowa. Tam niesiemy im pomoc, także zostaniemy na tym miejscu, żeby pomóc wszystko rozładować, gdyż zaoferowano nam pomoc autokaru, którego dalej tworzymy, żeby ludzie z nami pojechali. Będziemy tam oczywiście tak zwani na łopatach robić, żeby im za wszelką cenę pomóc. Jadą także z nami karetki, które w razie potrzeby udzielania pierwszej pomocy będą dostępne w ramach naszej współpracy tutaj ze wszystkimi władzami. Państwo z jednej strony zawozicie dar, ale z drugiej strony zawozicie też swoją chęć pomocy. Jedziecie tam, żeby pomagać, jedzie też ciężki sprzęt, a to jest tam chyba bardzo potrzebne. Tak, zgadza się. Mamy właśnie w swoim konwoju jutrzejszym przewidziany zestaw z ciężkim sprzętem. Oprócz tego jeszcze jadą 4 samochody ciężarowe typu wywrotka i będziemy tam działać zgodnie z życzeniami sztabu na miejscu. Dostaliśmy w tej kwestii informację mniej więcej na jaką pomoc oczekują tam ludzie. W międzyczasie właśnie zgłosiła się ta firma z tym ciężkim sprzętem, a jak się później okazało, nasi znajomi przebywają tam i informowali nas na bieżąco, jak to wygląda i co tam trzeba, bo bardzo dużo trzeba, więc na miejscu jest sztab organizacyjny, który będzie już dysponował w konkretne miejsca i zadania ten sprzęt oraz ludzi i nas przy okazji. Co już udało wam się tutaj zebrać? Tu są artykuły nie tylko chemiczne, jak i żywność, woda. Są różne artykuły osuszacze. Mamy także agregaty prądotwórcze, które nam przekazały przeróżne firmy. Więc łopaty, wiadra, troszkę ciuchów, którzy tam też się na pewno przyda. Artykuły ścierki, no przeróżniste dary od dobrych serc ludzkich, więc miejmy nadzieję, że dotrze wszystko do nich w całości i będzie im pomocne. Wielka akcja pomocowa organizowana przez służbę maltańską, ale w porozumieniu z firmą Dunkake, bo to właśnie u was jest ten punkt zbiorczy. Tak, z miłą chęcią gościmy tutaj Stowarzyszenie Malta i udostępniamy przestrzeń magazynową, także dla nas nie ma to problemu, chcemy pomagać. To ważne, bo tych darów, produktów jest rzeczywiście bardzo dużo i ciężko byłoby znaleźć przestrzeń, w której to wszystko mogłoby się w jednym miejscu zmieścić. Powiem szczerze, że sam jestem w szoku, jakie jest zaangażowanie lokalne. Widzimy to też po nas, ponieważ ludzie prywatni, radni się do nas tutaj kierują, jeśli chodzi i kierują swoje prośby, jeśli chodzi o wsparcie produktowe z kolei z firmy Dunkake Polonia. Więc naprawdę serce rośnie, jak widzimy, jak tak wiele tych darów jest. Również nasi pracownicy, za co im bardzo dziękuję, zbierają, robią zbiórki i zbierają rzeczy, ale również my już tutaj bezpośrednio dostarczamy do najbardziej potrzebujących nasz towar. Jest to towar, który można już liczyć w tonach. Mówił pan wcześniej do mnie, że nawet łóżka polowe się trafiają po sieci, czyli tak naprawdę ta pomoc będzie taka kompleksowa na każdy jak gdyby moment czy sytuację. Dokładnie. Też obdarowano nas jakimiś łóżkami polowymi, pościelami dla tych wolontariuszy, którzy muszą tam spać, czy nawet dla tych powodzian, którzy utracili no wszystko, czyli no cały swój dorobek życia, prawda? Więc jedziemy im tam pomagać, nie będziemy siedzieć, nie będziemy patrzeć, więc w kupie siła.